jadę do mojego sklepu mięsnego i wchodzę tam i po prostu tak z bomby wszedłem tam do końca sklepu, gdzie są te, gdzie jest polędwica wołowa, ale tam kurwa nic nie ma. I tak patrzę na tych ludzi, oni na mnie i ja mówię, a co to tak pusto? A oni, no bo jest zamknięte, mówiłem panu. A ja nie słyszałem, wszedłem, on powiedział coś tam, bo ja myślałem, że on powiedział dzień dobry, on powiedział zamknięte. A ja olałem i po prostu wszedłem sobie tam. A tam ludzie sprzątają, wiesz, myją lodówki i tak ustałem na środku i tak, a. I nie wiedziałem co zrobić, ja mówię, a dobra, no to do widzenia. I wyszedłem.